jest zakątek na tej ziemi, gdzie powracać każdy chce, gdzie króluje jej oblicze, na nim cięte rysy dwie. Wzrok ma smutny, zatroskany, jakby chciała prosić cię, byś władczyną jej opiekę oddał się. Ich dzieci ona serce czułe ma i opieką cię otoczy, gdy jej serce oddasz swe, gdy powtórzysz jej z radością słowa.
przez nami. Ave Maria, o Panna wierna. Ave Maria, o łaski pełna. Ave Maria, blasku dobroci. Ave Maria, on zawsze z nami. Ave Maria. O królująca w niebiosów chwale, jakże przecudny Matko Twój tron. Przez życia drogi prowadź nas stale, daj wytrwać w dobry, daj święty zgon. O Panno wierna, Ave Maria, o łaski pełna. Ave Maria, blasku dobroci. Ave Maria, bądź zawsze z nami. Pan Bóg łaska, wiatru nie ma. Właśnie. Dlatego nie musicie osłaniać. Witam serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Witam. Nakręcamy. Nakręcie. Ja tam jest. Ja pójdę. Proszę. Tak. Tu jeszcze raz. Postaw ten Co cię czeka? A kogo cię czeka?
No to z Was chyba wie. To zostanie w razie. Idą tutaj w tej stronie. Na kogo czekacie? Duże plony. Nie? Na Matkę? Na Matkę Bożą. Tutaj to mamie, żeby przechowała. Dobra. Gdzie mi w oczy świecisz? Tu poświeci. Będziemy się tak rozmawiać. Z tej strony być. A tobie? Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jeszcze.
tu, zróbcie miejsce, tu. Zróbcie trochę miejsce. Jeszcze troszeczkę. Nie. Potem pójdzie. Strażacy. Tak, jesteśmy. Jesteście, tak. Dobrze. Poczekajcie, tak. Musicie być, no. Stójcie tu w pogotowie. Dobrze, już. Aż ojciec prawie. On to wpuści. Tak.
Marcin. Nie? Mamy to ojcowie przed obrazem. Za chwilę obraz. Thank you.
chwili wierni 3 razy, co jest, to śpiewają słowa apelu jasnogórskiego. Maryjo, Królowo Polski, Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam o Tobie i Pana mego, Twarz Boga stworzy.
miesięcy. Potem wróciła do domu. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Z okazji drugiego nawiedzenia diecezji przez Matkę Bożą w kopii jasnogórskiego obrazu. Drugie nawiedzenie wszystkich diecezji i parafii w Polsce przez Matkę Bożą w kopii jasnogórskiego wizerunku to okres refleksji i duchowej odnowy. To poniekąd czas adwentowy z uwagi na zbliżający się rok 2000 od narodzenia Chrystusa. Razem z pasterzem archidiecezji Henrykiem kardynałem Wulbinowiczem, biskupami pomocniczymi, duchowieństwem, rodzinami zakonnymi i ludem Bożym witam w jasnogórskim obrazie Boga Rodzicę Królową Polski, Matkę umiłowanego narodu oraz powierzam jej troski i nadzieje wszystkich. Równocześnie proszę Matkę Chrystusa i Matkę naszą, aby przez swoje macierzyństwo była dla moich braci i sióstr natchnieniem w pracy nad sobą, wewnętrznej przemianie ducha, wytrwałym budowaniu własnego człowieczeństwa na fundamencie wiary, nadziei i miłości, w praktykowaniu trzeźwości, przezwyciężaniu wszelkiego zła dobrym, aby pomagała każdemu odnaleźć drogę wiodącą do Chrystusa, odkupiciela człowieka, do prawdziwej jedności w wierze. Na ten codzienny trud duchowej odnowy podczas peregrynacji serca udzielam apostolskiego błogosławieństwa. Jan Paweł II, papież. W tej chwili delegacja parafii prowadzącej obraz wraz z księdzem proboszczem składa kwiaty jako symboliczny dar wdzięczności za otrzymane łaski. Matko Boża, zatrzymujesz się dzisiaj wśród nas. W tej świątyni obierasz sobie tron. Chociaż przybywasz bez oznak królewskich, to Twoje zatroskane oczy wypatrują w naszych sercach wielkich duchowych skarbów. Ten lud Boży jest Twoją prawdziwą koroną, ozdobą i klejnotem. Przygotowywaliśmy się w ciągu 8 dni misji świętych na godne powitanie Ciebie, o Matko Najświętsza. Jedni skorzystali z Bożych darów w sakramentach świętych, drugich Tobie, Maryjo, serdecznie dzisiaj polecamy. Przecież 3 długie dni szukałaś zagubionego Syna. Witamy Cię dzisiaj radośnie i z nadzieją w sercu, Matko nasza. Po 30 przeszło latach przybywasz tu ponownie. Wielu pamięta tamto nawiedzenie i okoliczności. Nawet z rozrzewnieniem wspominają o pewnych niedogodnościach. Odprowadzali przecie Twój znak w kopii obrazu jasnogórskiego do odległych pasikurowic
procesyjnie. A teraz, Maryjo, dziękujemy Bogu, który daruje nam czas sposobny, całą dobę na modlitwy, na rozmyślanie i na dogłębny rachunek sumienia przez pośrednictwo Twoje u Boga, Boga Rodzico. Przychodzimy do Ciebie dzisiaj, Maryjo, i przynosimy Ci, serdeczna Matko, to wszystko, co leży nam na sercu, sprawy nasze radosne, bolesne nasze sprawy. A Ty, Matko nasza, przyjmij je i błagaj za nami u Boga Ojca i Syna swego. Amen. Panienko święta, coś dziecię Boże na rękach własnych nosiła, coś z miłością o każdej porze do serca swego tuliła. Dzisiaj my, dzieci, całą gromadą biegniemy, Mario, do Ciebie, by Cię powitać, Matko Jezusa, który na Twoim ręku słodko się do nas uśmiecha. Zobaczysz, Panienko święta, że będzie z nas wielka pociecha. Gdy z Jezusowych padło ust: Synu, oto Matka Twoja, w tych słowach dał nam Matkę Bóg. Bądź pozdrowiona, Matko Jezusowa, najmilsza ze wszystkich matek, i strzeż, jak kiedyś małego Jezusa, serduszek polski dziadek. Witamy Cię, Matko łaskawa, w moich rękach kwiatki. Witają Cię najmłodsze, całej z parafii dziadki. Więc serdecznie Cię witamy, tu w parafii między nami. Twe przybycie, nasza Matko, to dzień szczęścia i pogody, którym każdy się raduje, i ten starszy, i ten młody. My, najmłodsi parafianie, witają Cię radośnie. Obiecujemy Ci, Matko Najświętsza, że z nas lud dobry wyrośnie. O tym, której obraz widać w każdej polskiej chacie, i w kościele, i w sklepiku, i w pysznej komnacie. W ręku tego, co umiera nad kołyską dzieci i przed którą dniem i nocą wciąż się światło świeci. Która perły masz od królów, złoto od rycerzy, w którą wierzy nawet taki, który w nic nie wierzy. Która widzisz z nas każdego cudnymi oczami, Matko Boża Częstochowska, zmiłuj się nad nami. I weź wszystkich, którzy cierpiąc, patrzą w Twoją stronę, Matko Boża Częstochowska, pod swoją obronę. Matko Boża, Matko nasza, w tej chwili uroczystej witamy Cię gorąco. Oto stoi przed Tobą rzesza matczynych serc. Te serca biją uczuciami najpiękniejszymi i najradośniejszymi. Jakże wiele jest spraw, które chcą wyrazić, nazwać po imieniu. W tym krótkim czasie Twoich odwiedzin pragniemy przede wszystkim nauczyć się od Ciebie milczącego zawierzenia. Ty znasz uczucia macierzyńskie. Przyjmij przeto, Matko, naszą radość płynącą ze świadomości matczynego powołania. Czas Twojego nawiedzenia nie będzie dla każdej z nas sposobnością, aby to najwspanialsze powołanie na nowo odkryć i ukochać. W trudne dni obecne przedstawiamy Tobie, Matko łaskawa, wszystkie sprawy, które układają się w brzemię codziennego krzyża. Wszystkie Tobie zawierzamy, boś Ty matką wszystkich matek. Prosimy Cię, Pani Jasnogórska, wzbudź w nas pragnienie ofiarnej miłości i służby naszym rodzinom, abyśmy umiały prowadzić drogami zbawienia. Wejrzyj na nas wiernych tej parafii, którą dziś nawiedzasz, jasnym promieniem dobra i Bożej łaski.
miłosierne swe oczy na nas zwróć. Trudowicz Jodny, ksiądz biskup i rezydencja ksiądz biskup Józef. O błogosławieństwo Boże dla całej wspólnoty parafialnej. Przygotowując się do mszy świętej, śpiewamy idźmy, turmy się jak dziadki. Chwała na wysokości Bogu. Najświętszej Marii Królowej naszego narodu
podsumujemy, zbierzemy to i położymy na ołtarzu. Co chcę powiedzieć Matce Bożej? Co w czasie tych 24 godzin, które mnie czekają, po tych 8 dniach misji? Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, a jej święty obraz jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych. Spraw łaskawie, abyśmy na ziemi z zapałem walczyli w obronie wiary, a w niebie wysławiali Twoje zwycięstwo. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Księgi Przysłów. Pan nie stworzył swe arcydzieło. Przed swymi czynami od dawna, od wieków jestem stworzona. Od początku, nim ziemia powstała, jestem zrodzona, gdy jeszcze bezmiar wód nie istniał, ani źródła, co wodą tryskają. I zanim góry stanęły, poczęta jestem przed pagórkami, nim ziemię i pola uczynił, początek pyłu na ziemi. Gdy niebo umacniał, z nim byłam. Gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód, gdy w górze otwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej otchłani umacniał, gdy morzu stawiał granice, by wody z brzegów nie wyszły, gdy kreślił fundamenty pod ziemię, ja byłam przy nim mistrzynią, rozkoszą jego dzień po dniu, cały czas igrając przed nim, igrając na okręgu ziemi, znajdując radość przy synach ludzkich. Więc teraz, synowie, słuchajcie mnie, szczęśliwi, co dróg moich strzegą. Przyjmijcie naukę i stańcie się mądrzy. Pouczeń mych nie odrzucajcie. Błogosławiony ten, kto mnie słucha, kto co dzień u drzwi moich czeka, by czuwać u progu mej bramy. Bo kto mnie znajdzie, ten znajdzie życie
i uzyska łaskę u Pana. Oto Słowo Boże. Tyś wielką chlubą naszego narodu. Tyś wielką chlubą naszego narodu. Wielki jest Pan i godzin wielkiej chwały w mieście naszego Boga. Święta Jego góra wspaniałe wzniesienie, radością jest całej ziemi. Tyś wielką chlubą naszego narodu. Drugie czytanie. Bóg zesłał swojego Syna zrodzonego z niewiasty. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Bracia, gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze, a zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Alleluja. Wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział: czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam 6 stągwi kamiennych, przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić 2 lub 3 miary. Rzekł do nich Jezus: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, i nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze.
Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Oto słowo Pańskie. Niech słowa Ewangelii gładzą nasze grzechy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Tyś chlubą naszego narodu. Byłoby ciekawe, gdyby tak przez podniesienie ręki zorientować się, ilu z was było na Jasnej Górze. Naturalnie nie będziemy tego robić. Ilu jeszcze będzie mogło być na Jasnej Górze? Do tych wszystkich, co byli i co nie byli, jeszcze nie byli i co już nie będą, to ona przychodzi drugi raz. Gdy tam był ktoś z was, albo będzie, to tak jak ładnie wypunktował ksiądz proboszcz, tam jest przyozdobiona w korony dary królów, dary hetmanów i prostego ludu. Jest parę sukienek, które utkały palce kobiet polskich. To z korali, to z innych kosztownych rzeczy. A tu przyszła bez koron. Bo tak jak powiedział ksiądz proboszcz, my jesteśmy, o ile jesteśmy, jej koroną. Tyś chlubą naszego narodu. W czasie studiów spotkałem kolegę, który był w wojsku amerykańskim i jako pierwszemu udało się, gdy wkroczyli do Rzymu, przyjść do papieża Piusa XII. A potem skończył seminarium w Rzymie i wrócił do Teksasu jako kapłan. Był zakochany w Matce Bożej Częstochowskiej. I opowiadał, że jeżeli na froncie, a straszna była ta ostatnia wojna, chcieli, kogoś rozerwało. Wiemy, że każdy żołnierz to ma swój numer. I ten numer, to znaczy numer w kształcie takiego medaliona. Ale oprócz tego wszystkie jego osobiste rzeczy są tym numerem sygnowane. Łącznie z prześcieradłem, do którego ewentualnie pozbierają kosteczki, gdy go rozszarpie szrapnel, bomba czy co innego. I mówił, ile razy znaleziono, jeżeli na przykład zginął ten medalion oznaczający, ale znaleziono przy kimś obrazek Matki Boskiej Częstochowskiej, to było wiadomo, że to jest Polak. Tak jakby się złączyli z tym, z tą podobizną, z tą ikoną, bo Matka Boża jest jedna. Ale w tylu miejscach na różne sposoby ją czcimy. Dlatego pytałem się, kto z was już był, kto ewentualnie zamierza być. No a wszystko jest w ręku Boga.
Może nie wszystkim się nam uda tam pójść. Do niej to ona przyszła. To ona przyszła. Tak ją traktujmy. To nie jest jeden z tych takich polskich wymysłów pobożności. Nie. Ona przyszła. Pewno, że usłyszycie tu i ówdzie, wy jesteście za nadto maryjni. Czy nie za nadto, czy nie za dużo. Kochani, kiedy w czasie soboru nasi biskupi z księdzem kardynałem Wyszyńskim bardzo zabiegali o to, żeby ją ogłosić nie tylko tutaj my ją mamy, królową naszego narodu, ale żeby ją ogłosić matką Kościoła. I odpowiednio tam motywowano. To za ciężkie pieniądze, które chyba teraz będziemy spłacać. Ówcześni posiadacze Polski rozrzucali na auli soborowej na kosztownym papierze, kosztownym drukiem w różnych językach wygłaszane paszkwile przeciwko naszej maryjności. Komuś się to nie podobało i to z naszych. I koledzy przybiegli do mnie na uniwersytecie. To byli z wszystkich kontynentów świata. I mówili, ty słuchaj, co to znaczy? Czy to tak u was jest, że wy z tej Matki Boskiej robicie boginię? I tak mi patrzyli prosto w oczy. Ponieważ już wszyscy na tyle znali języka włoskiego, a byli też i Włosi, ja mówię, słuchaj, synu tej ziemi słonecznej Italii, czy byłeś malutki? Czy byłeś dorastającym? Czy dzisiaj jesteś w sile wieku? Czy będziesz staruszkiem? To jak wy reagujecie, gdy się wam coś stanie? O, mamma mia! To jest odruch waszego zachowania się wobec trudnych sytuacji życiowych. Trzeba znać historię naszego narodu. Nie wiem, czy któryś naród miał tak trudną historię jak nasz. Szczególnie ostatnie 200 lat. Poznawajcie tę historię. Odkłamajcie historię, wy starsi, którzyście nie z własnej winy ją nie poznali właściwie. To tylko przedtem była historia rewolucji różnych, takich czy innych rewolucji. Aż do złudzenia. A tymczasem popatrzcie, jak się rzucono na nasz naród, żeby go rozszarpać na kawałki. To nie bez naszej winy, naturalnie nie chcemy tylko winić sąsiadów. To wtedy je napisał jeden z filozofów, Jean-Jacques Rousseau z Paryża. Sympatyczny człowiek, ale z jego filozofią się nie możemy zgodzić. Pedagogowie to wiedzą, bo on powiedział, że na człowieka nie trzeba oddziaływać na tego małego, tylko zostawić go naturze, a on wtedy będzie naturalny. My wiemy, że jak małe dziecko zostawi się w stadzie świń, to będzie kwiczał jak świnia, a zostawić go w stadzie wilków czy psów, to będzie szczekał jak pies. Więc to nie jest prawda, no ale kto nie szuka, ten niech nie błądzi, więc szanujemy go za to, że szukał, no na błędach też się możemy uczyć. Ale sympatyczny był, napisał list wtedy, gdy nas podzielili na kawałki. Napisał list do Polaków, bracia Polacy. Pożarli was wasi sąsiedzi, pożar się Boże takich sąsiadów. Ale nie dajcie się strawiać. Bądźcie dla nich niestrawnymi. No i robili wszystko,
Żeby nas trawić, to znaczy, żeby wymazać z map Europy. Teraz obchodziliśmy 75 lat naszego powrotu na mapę Europy. A robili wszystko. Na wschodzie moskwiczono, a na zachodzie germaniono, bo wyrwać narodowi język, pozbawić go języka, no to tak jakby mu duszę wyrwał. I podczas kiedy nie wolno było mówić naszym językiem w urzędach, w sądach, nawet na ulicy, w szkołach, to ten język został w kościele, nasz. W tym języku modlili się nasi praojcowie, spowiadali się w tym języku i słuchali Słowa Bożego. No i jesteśmy. Przetrwaliśmy tę trudną dolę. I właśnie tym kolegom mówię, ponieważ taka była sytuacja, że nas chcieli wymazać z map Europy, odebrać nam tożsamość narodową. Tośmy się tak na stałe związali tym odruchem waszym, Włosi, o Mamma Mia. I była o Mamma Mia. I dla tych pierwszych, co budowali świątynię, pod jej wezwaniem, czy w niebo wzięta, czy pod innym tytułem, obdarzaliśmy ją nazwą, obdarzaliśmy i obdarzamy różnymi nazwami, takimi swojskimi. I siewna, i zielna. To znowu regionalnymi, i z Ostrej Bramy, i z Częstochowy, i z Kalwarii, takiej czy innej. Do ostatnich czasów. Kochani, nie zapomnę tego momentu, kiedy dorastałem, i liniami podkarpackimi szły transporty, może ktoś z was tam jechał. 5 milionów ludzi wyrzucono z ich ojcowizny i rzucono w nieznane, bo cośmy wiedzieli, jak tutaj jest, na tak zwany Dziki Zachód. Jak tą linią podkarpacką szły te wagony, które pamiętają jeszcze dzisiaj Franz Józefa i Bydlęce. To było dobrze, że Bydlęce po budach, ale takie węglarki, tylko potem obite deskami, blachą. No i naturalnie pod górę te pamiętające Franz Józefa z Kaisera wagony to tak sapali. Można było ludziom, może wam tam komuś, popatrzeć prosto w oczy. Umurosani, biedni, zmęczeni. No bo wiemy, jak to się jechało. Czasem po parę dni trzeba było stać na bocznicy, bez wody, bez niczego. Nie trzeba mieć wielkiej wyobraźni, żeby sobie uświadomić, jaki to był los wygnańca. I kiedy ci ludzie, co mieli w cudzysłowie prawie prawo domagać się, Panie Boże, za jakie to grzechy, cośmy zawinili. Tak usłyszałem, jak ci ludzie śpiewali raz po raz i lubię tę pieśń. Słuchaj, słuchaj, Jezu, jak Cię błaga lud. To sobie pomyślałem, ten wspaniały ród. I nawet w takiej niedoli zachowuje swój właściwy stosunek do Syna Maryi. A kiedy jako młody ksiądz, najpierw kleryk, a potem jako młody ksiądz, kierowany mądrością naszego rektora, jako kleryk księdza Marcinowskiego, połowę moich wakacji każdy z nas miał spędzić, przeżyć tu, na tych ziemiach, na których miał pracować, a więc powinien je ukochać wcześniej, jako kapłan. I tak zachodziłem, raz mnie
nas posłał rektor to tu, to tam. Ach, księża mieli po 5, po 6, po 10 kościołów. I teraz zauważałem, że często w tych kościołach na ołtarzach były zawieszone ze 2 albo ze 3 obrazy Matki Bożej. Trochę liturgiści to się mogliby gniewać o to, ale byli wtedy mądrzy duszpasterze. Bo co to znaczy? Przyjechała tam grupa ludzi, mieli określony przestrzeń tam w tym wagonie bydlęcym czy węglowym. I mogli sobie wziąć coś bardziej potrzebnego na to niewiadomo, jakieś narzędzie pracy. A oni ze swojego kościoła z szacunkiem wzięli i zabrali ze sobą obraz. I powierzyli, a duszpasterze mądrzy pozwolili. I oni się wpatrywali, jak ich ojcowie, w oczy tej Matki Bożej, takiej czy innej nazwanej. Każda ma swoją nazwę. To przyczyna naszej radości, to strażniczka naszej nadziei, strażniczka naszej wiary, miłości. I wtedy sobie pomyślałem, wspaniały to jest nam. Takeśmy się związali w tej doli i niedoli z nią. Dlatego dumni jesteśmy z tego, że jesteśmy narodem maryjnym. I to, coście przeżyli przez te 8 dni. I to, coście zrobili. Błogosławione ręce, które wiły te wieńce tutaj. Przyozdabiały, które przyniosły te kwiaty, które dzisiaj krocie kosztują, ale nie żałowaliście na to. Błogosławione ręce tego pokolenia, które usakralniły prawie wszystkie domy, jak tu jechaliśmy. Daleko, nigdy tam nikt nie podjedzie, ale widać, że tam obraz światełkami daje znać, tu jest człowiek, rodzina, która kocha Maryję. To jest to, drodzy. Dlatego tak traktujmy jej przyjście. Ona przyszła do was. Ona, która z nami jest już całe 1000 lat. A szczególnie z nami jest przez te ostatnie 200 lat. I okazała nam tyle cudów. Kochani, wspominał ksiądz proboszcz, bo wyście też na ten temat mówili, jak to było, kiedy 30 lat temu tu do was przyszła. To wy 40, 50, 60 latki toście byli tymi małymi dziećmi. W sukienkach pierwszokomunijnych, jeżeli było na to pieniądze, czy młodzież z bierzmowania, a dzisiaj jesteście w sile wieku. Jakie to były sytuacje trudne, ja to często opowiadam, niech mi księża wybaczą, ale to nie jest wyczytane z książki. Ja wtedy byłem w Rzymie. I któryś z księży biskupów przywieźli do Rzymu dziwny eksponat. Mianowicie serce, wycięte z kartonu, przyozdobione, a na tym sercu nalepione, wiecie co? Bilety do kina. Ale podtekst tego był wzruszający. Mianowicie ówcześni, co to chcieli nas uszczęśliwić, odbierając Boga, bo powiedzieli, nauczymy ten naród czytać, pisać, to zarośnie mu droga do kościołów, stare kościoły się pozabija deskami drzwi i okna, nowych się nie będzie budować, seminaria zamieni się na tanzbudy, a klasztory to tak samo. I w ogóle będzie raj na ziemi wobec Boga. No i wtedy próbowali przeszkadzać.
kiedy kapłani poprosili dzieci na swoją godzinę, to w tym czasie sprowadzono ekipę filmową z jakimś wspaniałym, bardzo dla dziecka pociągającym filmem Winnetou czy coś. Naturalnie dali bilety darmowe. To była wielka pokusa. Ale te dzieci, z których dzisiaj są ludzie dojrzali, pozbierały te bilety, zrobiły serce i poszły z tym sercem na swoją godzinę czuwania do Matki Bożej. Kochani, ja byłem wtedy dumny z tego, że jestem Polakiem. Wszyscy o tym mówili. Ojciec Święty już popłakał, jak to zobaczył. I to wzruszenie Ojca Świętego też przekazali dziennikarze w swoich życzliwych przekazach. Takie to była wyrafinowana trudność dla dzieci stworzona. Albo mi opowiadali, że tamtejsze pokolenie młodzieńców gdzieś tam zdobyli jawy, te motory czeskie i inne turkawki, no poubierali, no i chcieli towarzyszyć banderiom, jak dawniej konna banderia, tu motorowa banderia. A smutni panowie doskoczyli, powyrywali kluczyki z motorów i wrzucili do błota. Ja tego nie widziałem, ale to mi opowiedzieli. To było okrutne, to było podłe. Bo chcieli przeszkodzić. A jednak ci młodzi ludzie, jak mi znowu opowiadają, ja się na motorach nie znam, czy tam jakimś zapałką, czy gwoździem, uruchomili i pojechali. I swoje zrobili. I wiele w kronikach jest zanotowane tych smutnych zapisów. Ale że tamto pokolenie, z których wy już jesteście dzisiaj po połowie, bo odliczcie sobie od 30 lat, pokazało klasę swojej wiary i swojej polskiej natury, która jest dumna. Jesteśmy dumnym narodem. I nie dajmy sobie mówić, że jesteśmy podłym narodem. Tylko jesteśmy dumnym narodem. Jeżeli klękamy, to tylko przed Bogiem. A przed byle kim i byle czym nie klękaliśmy i obyśmy nigdy nie klękali w przyszłości. Obyśmy tę dumę narodową zachowali. Apeluję do was dojrzałych, do was młodzieży. Dlaczego mówię o tej dumie narodowej? I żeby sobie nie dać wmówić, że jesteśmy podli. Tak się złożyło, że w tym roku, w trzecim roku powrotu religii, przed wakacjami to było, religii do szkół, obok wizyty pasterskiej jeszcze zrobiłem taką drugą, nie wizytę, a odwiedzenie wszystkich szkół. Zapowiedziałem, że to nie jest wizyta, bo od tego są wizytatorzy wyznaczeni przez arcypasterza. Ale chcę po prostu przyjść do was, nauczyciele, powiedziałem z ambony i przez proboszczów. I chcę się z wami spotkać i powiedzieć wam, na pewno dziękuję za te 3 lata. Chcę wam powiedzieć, proszę, dzielmy się doświadczeniem, jak wychować to młode pokolenie, które będzie stanowiło Polskę i Kościół XXI wieku. No jak zajdzie potrzeba, no to wam powiem, przepraszam, jeżeli ktoś, jakiś ksiądz, czy jakaś zakonnica, czy jakiś katecheta był nie na poziomie. No bo z ludźmi jesteśmy. Różnie się może zdarzyć. Chyba szczerze, ale mówili, nigdy nie musiałem mówić przepraszam.
Ale pytałem ich, słuchajcie, czy po powrocie religii do szkoły, czy macie więcej trudności, kłopotów? Niby to mówię, dlaczego? Mamy kłopoty te normalne. A macie takie dzieci, których rodzice są niewierzący albo inaczej wierzący? Mamy. No to czy przez to, że ksiądz wrócił do zakonnica, katecheta, wrócili do szkoły, czy przez to te katolickie dzieci nie są bardziej pazerne i nie rzucają się na tych biedaków nietolerancyjnie? Mówi nie. Mówili mi nauczyciele. Naciągają się, bo to jest wiek, kiedy się czubią, no bo żeby rosnąć, jak te koguty. Ale to nie z tego tytułu, że ktoś jest katolik, a ktoś jest nie katolik. Tylko normalnie. A nam wmawiali, co to będzie, jak wróci religia do szkół. Tak się rzucimy jak dzikie bestie. W nietolerancyjni będziemy. My i nietolerancyjni. Po pierwsze, ja nie lubię tego słowa tolerancja, bo ja nie chcę być tolerowany. Czy mąż albo żona chcą być przez siebie tolerowani? Czy w stosunkach ludzkich chcemy być tolerowani? Nie. Ja chcę być szanowany. I każdy z nas powinien się starać o to, żeby był szanowany dla jego wartości osobistej. Ale nietolerowany, czyli znoszony. Ja nie chcę, żeby mnie ktoś znosił. No ale załóżmy. Byliśmy narodem, który nigdy nie wyciągał, jesteśmy narodem, który nigdy nie wyciągał ręki po cudze. Po cudze majątek, po cudzą chałupę. Jeżeli to nam zabierali, kiedy były ciężkie wojny religijne, a te są najgorsze, 30-letnia wojna i tak dalej, to jest smutne, że ludzie kochają, niby przyznający się do Boga, a zabijają się. No ale to zależy, kto weźmie do ręki Ewangelię. Jak każą, to ją interpretuje na sposób karła. To nie winna jest temu Ewangelia. To chcielibyśmy o tym wiedzieć, tylko ten człowiek karzeł, który wziął do ręki Ewangelię i z niej ją spokraczył. No i kiedy były te ciężkie wojny religijne przeciwko inaczej wierzącym, przeciwko Żydom, getta im robiono, to nie kto inny. Ale nasz naród otworzył im drzwi. Tu było schronienie. Kardynał Hozjusz to powiedział, Polska była przytuliskiem dla wszystkich prześladowanych. Dobrze byłoby, żeby tak pamiętali ci Żydzi i inni, że tu znajdowali miejsce. A więc nigdy nie byliśmy pazerni na kogoś innego. Przeciwnie, nas w swój sposób staraliśmy się być ewangeliczni. Takimi jesteśmy. Dlatego nie dajmy sobie wmówić, że jesteśmy podłym narodem. Że to czy tamto, tak jak próbowano i jeszcze próbują wmówić odnośnie uczenia religii w szkołach. No, dlaczego o tym mówię? Bo my jesteśmy narodem Maryjnym. Jakby nie było, w pobliżu kobiety, tej najświętszej kobiety, bo matki, w pobliżu każdej matki, nawet ziemskiej, a szczególnie matki Boga i naszej, to już trwamy 1000 lat. I wyrobiliśmy sobie taką pewną elegancję rycerskości. To u nas szanuje się i kobietę, i szanuje się dziecko. Gdy mi wypada przy obrazie być przy pożegnaniu,
to wtedy zapraszam o godzinę wcześniej rodziny z dziećmi i te oczekujące potomstwa i te z dziećmi na rękach w tych Mercedesach, oby ich nie brakło w naszym narodzie. I wtedy mówię, że oddajemy hołd. My, ludzie przeżywający nasze człowieczeństwo po polsku i po katolicku, oddajemy hołd wszystkim matkom. Dlaczego? Bo Bóg chciał mieć istotę, która mu mówiła: mój synu, i mówi do dzisiejszego dnia. A ona mu mówiła i mówi, bo, a on mówi jej: mamo. To tak jest. Tak było i tak jest. Bóg chciał mieć osobę, kobietę, której mówi: mamo, moja mamo. Więc tu jest, tak my Polacy wychowani w pobliżu Matki Najświętszej widzimy kobietę, matkę. Dlaczego zapraszam? Bo zauważcie, drodzy, że w tych ostatnich latach, miesiącach takie były, taka była nagonka na polską kobietę, że znalazła się na cenzurowanym, ile razy zechciała być prawdziwą kobietą. Tak ładnie wypowiedziane przed chwilą było przez jedno z was, mająca świadomość powołania macierzyńskiego i rodzicielskiego, to wnet by musiała przepraszać wszystkich na prawo i na lewo, że się na to odważyła, bo tam jakaś inna kobieta z immunitetem poselskim rzuca się, żeby sponiewierać tę wielką. To tym bardziej my, ludzie maryjni, stajemy w obronie z ogromnym szacunkiem. A poza tym uzasadniam, dlaczego spotykam się, bo składam hołd mojej matce, mojemu ojcu. Mojej matce, bo ryzykowała swoim życiem moje życie. Tak już jest. I mojemu ojcu, który był obrońcą przed ówczesnymi Herodami. I tak to widzimy. I takim jesteśmy narodem. Maryjnym, rodzinnym. I takimi bądźmy. Nie dajmy sobie wmówić inną filozofię życia. Bo to Europa. Bo w Europie tak jest. Nie, aż do znudzenia, jak tak słyszę, jak to mówią w telewizji albo w radiu, albo tam ktoś taką czy inną ustawę wniósł. No i od razu tak w podtekście mówię: jacy my ciemniacy Polacy, czy my w ogóle do Europy wejdziemy? Przede wszystkim nie uważajmy się za ubogich krewnych Europy. To też chciałem powiedzieć. Tyż jest chlubą naszego narodu. Powtarzaliśmy przed chwilą. To nie my, ale Europa jest nam winna. Nie wiadomo, jakby wyglądała Europa, to już jest drugie zagadnienie, które poruszam, gdyby nie było pól legnickich i gdyby nie ta szlachetna matka, którą przedstawiają w jednej ręce z figurką Matki Bożej, a drugą błogosławi syna Henryka, i zatrzymał, który zatrzymał za kosz, za cenę swojej głowy tę nawałę tatarską. Gdyby tak poszli dalej, nie wiadomo, jak by wyglądali ci w Europie. A drugi moment, no to wielkie skoki w historii. Gdyby nie ten
wspaniały szlachcic, król Jan Sobieski, który przez Jasną Górę szedł pod Wiedeń, gdyby był nie zatrzymał drugiej nawały tureckiej, tu teraz pod znaku półksiężyca. Jakby dzisiaj Europa wyglądała? No i gdyby też ten wspaniały Wataszka, pierwszy marszałek Polski, w 20 roku nie zatrzymał tej trzeciej zarazy, która szła. Ona miała przejść tranzytem przez Polskę. Tak dalece Europa była gotowa przyjąć tych spod znaku sierpa i młotu, że nawet szlachetni Belgowie uważali, że nie ma sensu posyłać już naładowanych wagonów pomocy dla Polaków, którzy w drugim roku po odzyskaniu niepodległości musieli się zemrzeć ze straszną ideologią. Tego zielonemu mundurowi nie darował ten, który tyle ludzi posłał na stracenie, Katyń i inne miejsca. I znowu pytam się, co by Europa, kim by była, gdyby w 20 roku to wszystko poszło, byśmy zaczynali. Dlatego, tak jak Ojciec Święty często mówi, kto do kogo i z czym, to nie my idziemy i stajemy w ogonku, żeby coś otrzymać. My jesteśmy w Europie, a oni są nam winni. Tylko nie dajmy się zadowolić byle ochłapem i nie nazywajmy, krzyknął wtedy Ojciec Święty, jak był u nas, to nie jest Europa. Jak nam tutaj podrzucają takie czy inne golizny, takie czy inne systemy zabijania człowieka, mordowania człowieka i tego, który już jest nieproduktywny i tego, który jeszcze się obronić nie może. Miejmy swoją dumę, do niej dorastajmy, rzecz jasna, nie pichę i nie dajmy sobie wmówić, żeśmy podłym narodem. Bo jesteśmy narodem maryjnym. Mamy z Chrystusem wspólną matkę. Tego nie było jeszcze i nigdy nie będzie, żeby ktoś ze swoją matką się podzielił. On się podzielił z nami. I ona przyszła nas odwiedzić. Kochani, nie wiem, jakbyście przeżyli misję, ale niech to dzisiejsze spotkanie sam na sam, to czuwanie w poszczególnych grupach i jutrzejszy dzień, niech pogłębi was ten serdeczny stosunek do nich. Nie zawsze mogłem ja przyjść, pójść tam do niej, to ona przyszła do mnie to wykorzystać. Przebywajcie z nią tak serdecznie. A z jakim przystajesz, przystajcie z nią, to takim się staje. Niech po jej nawiedzeniu zniknie między wami nienawiści, krzywdy, poniżania samego siebie. To oni nas tak poniżali, a my siebie szanujmy i odbudujmy między sobą stosunki międzyludzkiego zaufania i szacunku. I to niech się stanie pod jej dobrym okiem. Amen. W tej świętej chwili i wskazania księdza biskupa w ważnych momentach życia przypomnijmy sobie, kim jesteśmy i do czegośmy się zobowiązali. Co prawda rodzice za nas, a teraz jako dojrzali, zamiast wyznania wiary, odmówmy przeczenia chrztu świętego i że chcemy to trwać przy Chrystusie. Drodzy bracia i siostry, przez błogosławioną mękę, śmierć i chwalebne zmartwychwstanie Chrystusa zostaliśmy we chrzcie pogrzebani wraz z Chrystusem, abyśmy z Nim prowadzili nowe życie. Dlatego wobec nawiedzającej naszą parafię Matki Boskiej odmówmy nasze przyrzeczenia chrzcielne w
których niegdyś odrzekaliśmy się złego ducha i jego spraw, a przyrzekaliśmy służyć Bogu w świętym Kościele katolickim. I zróbmy to tak. Patrzmy jej w oczy i połóżmy prawą rękę na sercu. I od wszyscy ja też. I odpowiedzmy nie tylko wargami, ale całym życiem. A zatem pytam, czy odrzekacie się złego ducha? Odrzekamy się. Czy odrzekacie się wszystkich spraw jego? Odrzekamy się. Czy odrzekacie się wszelkiej pychy jego? Odrzekamy się. Czy wierzycie w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Wierzymy. Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Marii Dziewicy, która nas dzisiaj nawiedza, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i siedzi po prawicy Ojca? Wierzymy. Czy wierzycie w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny? Wierzymy. A czy przyrzekacie zachowywać większą wierność Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi Świętemu i Jego pasterzom? Przyrzekamy. Bóg Wszechmogący, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nas odrodził z wody i Ducha Świętego i który udzielił nam odpuszczenia grzechów, niechaj nas szczerze łaską swoją w Jezusie Chrystusie Panu naszym. Amen. Widzę, że przygotowana jest woda święcona i takie polskie kropidło. Już jestem 42 lata księdzem i nigdy nikomu wody święconej nie żałował. Dlaczego miałbym wam żałować? Przyrzekam, że pójdę pokropić wodą święconą, nie żałując wody, tejże święconej wody, a wy śpiewajcie odpowiednią pieśń. Yeah.
Chrystusa i naszą, w jej cudownym obrazie jasnogórskim, za jej wstawiennictwem zanieśmy do Boga nasze prośby. Módlmy się za Kościół Święty, za lud Boży zgromadzony w tej świątyni, aby godnie naśladował Maryję, wiernie służąc Bogu i Ojczyźnie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za Ojca Świętego, za naszego księdza kardynała Henryka, za naszego dostojnego gościa, pielgrzyma, księdza, biskupa Józefa, aby umacniali nas we wierze i dobroci wzajemnej. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszą parafię, aby wszyscy jej mieszkańcy służyli Chrystusowi i współbraciom i aby z Maryją przyoblekli swoją wiarę w czyn. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o powołanie z naszej wspólnoty parafialnej do kapłaństwa zakonu, apostolstwa wśród świeckich, aby miłość Chrystusa przemieniła nas w serca. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o zmarłych z naszej parafii, aby Maryja przyjęła ich do Kościoła Syna swego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas samych, aby to nawiedzenie parafii przez obraz Matki Bożej Częstochowskiej przyczyniło się do naszego odrodzenia w wierze i obyczajach chrześcijańskich. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże, który nie gardzisz modlitwami zanoszonymi w pokorze, wysłuchaj dziś wszystkie nasze wołania. I te, które głośno zanosimy, i te, które tylko wewnętrznie, jakie za pośrednictwem Najświętszej Maryi Panny kierujemy do Ciebie. I pozwól, abyśmy pod jej opieką zawsze wytrwali przy Tobie przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Przedstawiają Tobie, oddając cześć Najświętszej Maryi Matce Bożej i w swoim miłosierdziu udziel nam pomocy przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Tak uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając. Święty, święty, święty. Oh.
Święty, od początku świata czynisz nas uczestnikami Twojego zamysłu miłości, abyśmy byli świętymi, jak Ty święty jesteś. Wejrzyj na lud, tu zebrany wokół Ciebie i ześlij swego Ducha, aby dary, które Ci składamy w ofierze, stały się ciałem i krwią umiłowanego Syna Twojego Jezusa Chrystusa, w którym my także jesteśmy Twoimi dziećmi. Byliśmy umarli z powodu grzechu i niezdolni zbliżyć się do Ciebie, ale Ty dałeś nam najwyższy dowód swego miłosierdzia, gdy Twój Syn, jedyny sprawiedliwy, wydał się w nasze ręce i pozwolił się przybić do krzyża. On, zanim wyciągnął ramiona pomiędzy niebem i ziemią, na znak wiecznego przymierza, chciał obchodzić Paschę ze swoimi uczniami. Gdy spożywali wieczerzę, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i dawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Wszystko w sobie przez krew przelano na krzyżu, wziął kielich z winem i ponownie dzięki składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechu. To czyńcie na moją pamiątkę. Zmartwychwstania Twojego Syna, który jest naszą Paschą i naszym pokojem, i oczekując błogosławionego dnia Jego przyjścia na końcu czasów, składamy Ci, Boże, prawdziwy i wierny tę ofiarę, która całej ludzkości daje pojednanie z Tobą. Wejrzyj, Ojcze, na swoją rodzinę, która łączy się z Tobą w jedynej ofierze Jezusa Chrystusa, i daj nam moc Ducha Świętego, abyśmy zwyciężywszy wszelkie podziały i niezgody, zostali złączeni w jedno ciało. Zachowaj nas wszystkich w jednej wierze i miłości. Z naszym papieżem Janem Pawłem II, z naszym biskupem Henrykiem, jego biskupami pomocnymi, wspieraj nas we wspólnym budowaniu Twojego Królestwa, aż do dnia, w którym przyjdziemy do Ciebie w Twoim domu, święci pośród świętych, z Najświętszą Dziewicą Maryją, z apostołami, z patronami naszego chrztu, bierzmowania naszej Ojczyzny i naszymi zmarłymi braćmi, siostrami, szczególnie tymi, co w ciągu ostatnich 30 lat zostali powołani do Ciebie, a których polecamy Twojemu miłosierdziu. Wtedy pośród nowego stworzenia, wyzwolonego ostatecznie od zepsucia śmierci, śpiewać będziemy hymn dziękczynienia, który wznosi się ku Tobie
na od Chrystusa żyjącego na wieki. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Jeżeli przyniosłeś dar do ołtarza, a Twój brat miałby coś przeciwko Tobie, to zostaw to wszystko, idź, pojednaj się z bratem. Jeżeli po 8 dniach misji, po spowiedzi misyjnej i po przyjściu Matki Bożej do nas chcielibyśmy dalej trwać w stosunku do siebie, w nienawiści, w pamięci na doznaną krzywdę, w nieżyczliwości, to nie wolno nam wyciągać rękę po ciało Pańskie. Bo przyszła do nas Matka, dlatego spróbujmy. Wszyscy, wszystko, wszystkim bez reszty. Jeszcze raz przebaczyć. Spróbujmy sobie powiedzieć dzisiaj, na całe 30 lat. Przepraszam, przebaczam, czy to będzie w rodzinie, czy w sąsiedztwie. Spróbujmy da capo jeszcze raz. Może się nam tym razem uda, bo ona, Matka, przyszła do nas. W tym duchu przekażmy sobie znak pokoju Chrystusowego. Thank you.
pokrzepiasz ciałem i krwią swoją, za wstawiennictwem Najświętszej Rodzicielki Twojej, uwolnij go od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa i osłaniaj opieką wszystkie jego dobre dzieła, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Ogłoszenia. Jeśli za Słowo Boże. Dziękuję wszystkim kapłanom obecnym, którzy przybyli na naszą uroczystość. I program dalszy jest następujący. Słuchających, dobrze się do was mówi. A to jest ważne, bo kto słucha Słowa Bożego, to potem z nim nawiązuje kontakt. Ponieważ jutro sami żegnacie obraz, dlatego chciałbym wam dzisiaj przekazać najpierw maryjne błogosławieństwo na wasze czuwanie, na waszą godzinę, sam na sam z Matką Najświętszą. A potem przekażę wam dar Ojca Świętego, apostolskie błogosławieństwo. Zapraszam wszystkich kapłanów, niech staną tu mi przy ołtarzu. Proszę zaprosić wszystkich kapłanów obecnych. Bardzo proszę. Stańmy tutaj i za chwilę wyciągniemy nasze kapłańskie, konsekrowane dłonie, żeby spraszać przez ręce, przez kochane, dobre ręce Matki Bożej, która was nawiedziła, błogosławieństwo na miarę potrzeb każdego z was i dla waszych dzieci i dla tych dzieci, co są pod sercem matki, co są na rękach ojca i matki i dla tej młodzieży wzrastającej i dla wszystkich i dla nas, którzy jesteśmy już po połowie i już następnych nawiedzin nie doczekamy, bo za 30 lat dopiero będą, dla każdego na miarę jego czasu, trwania i jego powołania, niech Matka Najświętsza sprosi łaski. Począwszy od tej chwili na to nasze poszczególne czuwanie. Pan z wami. I z duchem twoim. Bóg, który odkupił świat przez swojego Syna zrodzonego z Maryi Dziewicy, niech was obdarzy swoim błogosławieństwem. Amen. Niech was zawsze szczerze Maryja Dziewica, Matka, która zrodziła dawcę życia. Amen. Wam wszystkim zgromadzonym, aby się spotkać z nawiedzającą Matką Najświętszą, najpierw w misjach świętych, a teraz w czuwaniu, niech Bóg udzieli prawdziwej radości i szczęścia wiecznego. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. A teraz kto może niech uklęknie, żeby przyjąć dar Ojca Świętego, apostolskie błogosławieństwo. Kapłani stoją przy ołtarzu, Apostolskie błogosławieństwo, kiedy żegnaliśmy Ojca Świętego, mówi: kochani biskupi, pamiętajcie, ile razy będziecie usługiwać moim kochanym rodakom, a było to w styczniu, to przekażcie ode mnie dar apostolskiego błogosławieństwa w podzięce za ich ładną postawę w tych ostatnich 50 latach. I niech będzie też zadatkiem na równie szlachetne, a może szlachetniejsze przeżycie dnia dzisiejszego i jutrzejszego. Niech więc ten dar będzie z wami na całe 30 lat. Pan z wami. I z wami.
dziecko będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Błogosławieństwo Boga Wszechmocnego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech stąpi na was, na wasze rodziny, na tutejszą parafię i na naszą kochaną ojczyznę i pozostanie we wszystkim i na zawsze. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen.